jest spojrzenie dookoła siebie, dostrzeżenie ludzi, osób, które są nam pomocne, które nas wspierają w naszych trudnościach, w naszych wyzwaniach. Biorąc pod uwagę błędy, które wypisałaś na poprzedniej stronie, zastanów się, czy znasz osoby, które mogą Ci pomóc w ich przezwyciężaniu. Wdzięczność wzmacnia empatię i zmniejsza agresję. Wdzięczni ludzie częściej zachowują się w sposób prospołeczny, nawet jeśli inni zachowują się w stosunku do nich mniej uprzejmie. To wynika z badań prowadzonych w 2012 roku przez University of Kentucky. Zastanów się, co dobrego robią ludzie dookoła Ciebie. Pomyśl o najbliższych, o przyjaciołach, ale także o znajomych albo osobie, którą właśnie niedawno poznałeś. Według badań praktykowanie wdzięczności w relacjach wpływa nie tylko pozytywnie na nastawienie do drugiej osoby, ale także sprawia, że łatwiej jest nam wyrazić obawy o daną relację.